Bo ty jesteś teraz stand-uperem. No powiedzmy tak. Ale wiesz o tym? No tak, no się dowiedziałam gdzieś tak 5 lat temu. Ale czy twoi fani, też w jakiś sposób pokoleniowo zaznaczeni, oni idą na Jerzy Kryszczak stand-up czy na kabaret? Nie mam pojęcia, muszę się ich zapytać. No raczej nie, na stand-up, nie wiem. No wiedzą, że facet stoi, mówi, więc to jest pewnego rodzaju stand-up. Ale czy to jest bardziej kabaret czy stand-up, nie wiem. A jaka jest różnica? Nie wiem, jak oni to odbierają. A jaka jest twoim zdaniem różnica, Jerzy? Mi się wydaje, że jest żadna. Żadna. Żadna, ale myślę, że publiczność, ta, która przychodzi i mnie obserwuje, przychodzi na bardziej kabaretowe, bo z przeszłości sądzi, że to jest kabaretowe wyjście. Tym bardziej, że jakby, nie wiem, jednak stand-up operuje troszkę ostrzejszym językiem. Tak. Mimo wszystko. Dosłownym i takim też codziennym bardzo, wulgarnym. No i tego też do końca ja nie wprowadzam u siebie, bo to by chyba źle wyglądało w tych chodakach. No jakbyś wyszedł w tych chodakach i poleciał takim tekstem jak Lotek albo Pacześ, to by ci chodaki spadły. Wystrzeliłyby. Ale, a ty masz, bo jesteś stand-uperem. Jesteś facetem, który cały czas żyje z solowej aktywności, czyli wygłaszającym monologi. Bo tak się kiedyś nazywało. No tak. Za czasów naszej młodości. A nie boisz się tego, czego ja się boję? I to jest bardzo wewnętrzne kryterium. Że będziesz miał coraz bardziej boomerskie poczucie humoru? Wiesz, co to znaczy boomerskie? Tak, no dziaderskie. Tak, no. Mniej więcej wiem. No. Ja też. Tak się orientuję. Oba jesteśmy już po 50. Nie wiem. To poczucie humoru, jakie mam, od jakiegoś czasu mi towarzyszy. Jak się zorientowałem, że mam poczucie humoru w liceum. No, to dawno. Robiłem żarciki. Podobno, ja tego nie pamiętam, ale podobno tak było. Od tego czasu to poczucie humoru mnie nie opuszcza. Ale przede wszystkim jest jedna najważniejsza rzecz. To nie jest moje poczucie humoru. Znaczy, ono oczywiście jest ważne. Ale to, co się dzieje i to, jak my na to reagujemy. A że siłą rzeczy dotykam nie skórki od banana, nie dotykam, wiesz, robala w jabłku, tylko dotykam spraw mnie bolących, czyli aktualnej polityki, czyli powiedzmy takiego Narodowego Centrum Rozwoju. Rozwoju, przepraszam. Dziękuję za te brawa. Jedyny patriota, który zrozumiał, o co chodzi. Dziękuję. W czerwonym t-shircie. Czerwonym. Ha! Lewica cię popiera. Miał słuch. Wubu. Znaczy, oj, tu masz granicę. Stand-uperzy boją się podziałów publiczności. Nie dotykają polityki. Nie dotykają. A to jest dla mnie akurat bardzo ważne, ponieważ to jest... To jest dla nas ważne. To tłumaczy się, a tak zwanym politykierzy, politycy tłumaczą ludziom, że nie mają co się wtrącać w ich politykę, ponieważ oni są mądrzejsi, wiedzą lepiej i są politykami. A ty, że jesteś Kuba Wojewódzki, nie będziesz politykiem, tym się nie zajmuj, rozumiesz? Nie. Aktorzy też się nie powinni zajmować polityką. No prawda? Tak, no, jest taki osąd, tak. Jest literaci też do pióra.